Hariom. Namaste. Witajcie. Portal Jogi, Kacper Matuszewski. I krótka pogadanka, wykład tak naprawdę o yamas i niyamas, czyli o dwóch pierwszych elementach, dwóch pierwszych ścieżkach jogi z ośmiu, które wyznaczył nam mistrz Patanjali. Jeżeli ktoś z Was czytał Patanjali Yoga Sutry, no to wiecie, o czym mówię. Ja postaram się Wam przybliżyć to, jak to się przekłada na życie, przynajmniej u mnie, i może troszkę bardziej wytłumaczyć, jak można z tego korzystać i jak można dostrzec w tym głębie. Sam osobiście zacząłem praktykować jogę już dosyć dawno, ponieważ pierwsze zajęcia miałem chyba w roku mniej więcej 2002-2003 na różnych formy warsztatach tanecznych, na które wyjeżdżałem. Natomiast były to tylko takie małe błyski tego, kiedy joga się pojawiała. Taką mocną praktykę i studiowaniem jogi zająłem się jakieś 4 lata temu. 3,5 roku temu pojechałem na pierwszy kurs nauczycielski, na którym mogłem zgłębiać zarówno filozofię, jak i praktykę w Indiach. I tam tak naprawdę po raz pierwszy ktoś mi wytłumaczył, że joga to nie jest tylko to, co się dzieje na macie. Że całe życie można wpisać w ramy nauki jogi, tak samo jak w ramy matematyki, fizyki, antropologii, anatomii, fizjologii. Natomiast trzeba po prostu mieć wiedzę, co czym jest. No i właśnie Guru Patanjali, jakieś 780 lat przed naszą erą, napisał Patanjali Yoga Sutry, po prostu napisał sutry, czyli krótkie zdania, i tam zawarł takie 8 punktów, jak yamas, niyamas, asana, pranayama, pratyahara, tarna, dhyana i samadhi. Te 8 ścieżek asztanga yoga są właśnie mocnym fundamentem tego, jak powinien funkcjonować nasz rozwój. Yamas, czyli ja tu skorzystam ze ściągi, ahimsa, satya, astaya, brahmacharya, yaparagriya, to są 5 elementów, które tyczy się naszego świata zewnętrznego i relacji z innymi ludźmi. Jak powinniśmy ich traktować, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinniśmy podchodzić do naszego życia w społeczeństwie, w otoczeniu. Niyamas jest to kodeks nasz moralny i etyczny wewnętrzny, który powinniśmy stosować tylko w naszej podróży i powinniśmy go wymagać od siebie, od nikogo innego. Nasze życie, nasza sprawa, pamiętajcie o tym. Jest to dosyć ważne, ponieważ właśnie yoga tego uczy, aby skupić się na sobie. Twoje działanie, twoje akcje to twój rozwój i twoje życie. Więc niyamas mamy saush, santosha, tapas, svadhyaya i ishwar. Bardzo również kontrowersyjna część, więc teraz przejdę przez niyamas, czyli przez to, jak powinniśmy żyć ze światem zewnętrznym, i podam Wam to na moim przykładzie, jak to funkcjonuje i jak ja czasami korzystam z tego. Ahimsa, czyli brak przemocy w życiu. No, ja prowadziłem bardzo różne życie. Grałem w futbol amerykański, grałem w kosza, imprezowałem kiedyś bardzo dużo, więc jestem normalnym tak naprawdę człowiekiem. No i ta pierwsza zasada ahimsa, niekrzywdzenie, tyczy się zarówno tego, że nie krzywdzimy innych ludzi, jak nie krzywdzimy siebie. I tu można bardzo wielowymiarowo do tego podejść, ponieważ niekrzywdzenie siebie polega na tym, że nie przetrenowujemy się, nie wchodzimy w toksyczne relacje, nie doprowadzamy się do takich miejsc lub do takich sytuacji pod względem jedzenia, picia, że zatruwamy nasze ciało, zatruwamy nasz umysł. Nie oglądamy, nie wprowadzamy złych rzeczy do naszej przestrzeni, nie mówimy źle, nie wprowadzamy agresji werbalnej lub niewerbalnej do naszego życia, tak? Również dieta przekłada się, nigdzie w jodze nie jest napisane, że trzeba być wegetarianinem czy weganinem, natomiast ta zasada daje troszkę do myślenia, że jeżeli możesz nie krzywdzić, to może warto wprowadzić dietę bezmięsną, żeby właśnie nie krzywdzić zwierząt. Kolejnym punktem tu w yamas jest właśnie satya, czyli prawdomówność, trzeba mówić prawdę. No i prawda wynika w naszym społeczeństwie dzisiaj jest dosyć różnie pojmowana, natomiast prawda zawsze jest jedna. Prawdą i prawdziwą rzeczą, mimo że niektórzy mówią, że prawdę każdy ma swoją, są rzeczy, które są tylko i wyłącznie niezmienne. Jeżeli wszyscy ludzie na ziemi mogą powiedzieć, nie wiem, drewno, to prawdą będzie, że dana rzecz jest drewnem. Jeżeli chociaż jedna osoba mówi, że jest czymś innym, to jest to zmienne. Jeżeli jest niezmienną rzeczą, to wtedy to jest prawda.
co do prawdomówności życia w prawdzie, chodzi też o połączenie właśnie tego, aby myśleć to samo, mówić to samo i robić to samo. To jest prawda życiowa i podążanie właśnie taką prawdą, spokojem i również tak traktowanie innych, tak? Z uczciwością, z prawdą, dzielenie się z nimi. Jest to dosyć trudne, ponieważ nasze społeczeństwa nie do końca nas tego uczą. Uczą nas, jak naginać tą prawdę, jak wykorzystywać ją na swoją korzyść czasami. Więc oczywiście każdy może mieć swoją prawdę. Ja polecam, żebyście byli uczciwi ze sobą. Jeżeli potraficie tą uczciwość wewnętrzną przenieść na relacje z innymi, to na pewno to pięknie zadziała. Asteja, nie kradnięcie, nie okradanie, oczywiście nie przywłaszczanie sobie rzeczy, również mentalnych. Bardzo ważna rzecz, wszyscy wiemy, nie kradnij, zasada bardzo ważna, tak, przykazanie boskie. Natomiast czy też potrafimy to wprowadzić do tego, żeby nie okradać innych z czasu, nie okradać innych zwracając na siebie uwagę, nie kradnąc komuś pomysłów, patentów, tak? Są to rzeczy, nie kradnąc muzyki z internetu, filmów. Niby to nie jest kradzież, a tak naprawdę może się okazać, że troszkę jest. Brahmacharya, wstrzemięźliwość, tak? Kontrowersyjny, czy trzeba być wstrzemięźliwym na ścieżce duchowej. Chodzi o wstrzemięźliwość, żeby nie sypiać z każdym, z kim popadnie, żeby ta nasza seksualność i energia nie leciała w stronę każdego i w stronę każdej rzeczy, której również pożądamy. Tak? To jest właśnie wstrzemięźliwość, na którą zwracamy uwagę. A parigriya, niegromadzenie, nagromadzanie przedmiotów, tego typu rzeczy, to właśnie są elementy odpuszczanie i im mniej, tym lepiej, tym jesteśmy lżejsi, bo i tak wszystko przeminie. Z niamas, czyli relacja, jaką mamy ze światem zewnętrznym, jaką mamy z, niamas, czyli relacja, jaką mamy ze sobą i na ścieżce rozwoju, jest ciekawa, ponieważ to jest czystość, czystość wewnętrzna, zewnętrzna, korzystanie właśnie z tego, że dbam o moją przestrzeń, zarówno wewnętrzną, umysłową, fizyczną, jak i to, jak mnie otacza życie, jak santosza, czyli zadowolenie. Jestem zadowolony z tego, co mam. Jestem zadowolony i spełniony ze wszystkiego, co przychodzi do mnie i z tego, co odchodzi z mojego życia. Doceniam każdą rzecz. Budzę się rano i doceniam nowy dzień. Wiele osób się nie budzi, nie ma tego szczęścia. Tapas, wytrwałość. Jak coś postanowię i jest to słuszne, jest to prawdziwe, to idę w to, kontynuuję. Wierzę w mój cel, wierzę w siebie i kontynuuję, jeżeli oczywiście jest to dla mnie dobre i poprzednie wszystkie elementy są spełnione, również yamas. Swadhyaya, studiowanie siebie i rozwój, praca nad sobą, studiowanie tego, co mamy w środku, co mamy w głowie, co odczuwamy my, jak my się z tym czujemy i jak to wykorzystujemy. Jest to bardzo ważne. Jest to zarówno studiowanie pism, jak i medytacja, jak i analiza siebie i nie popełnianie ciągle tych samych błędów. Ostatnim punktem jest Ishwar, wiara w Boga lub oddanie się Bogu. I to jest ciekawy aspekt, ponieważ wszyscy podejmujemy Boga różnie. Ja zostałem wychowany w wierze chrześcijańskiej, natomiast nie jestem osobą, nie uważam się za chrześcijanina, natomiast uważam się za osobę wierzącą w każdą religię, jeżeli tylko służy danej osobie. Uważam, że każdy powinien znaleźć swoje wyznanie. Ja wierzę, że jest większa siła, która mnie stworzyła, która pochodzi i jest we mnie, której jestem częścią, tak jak kropla wody jest częścią oceanu. I tak czuję połączenie z boską, wszechmocną, wszechświadomą, wszechobecną mocą tworzącą nasz wszechświat i moje życie. To, jak ty, jak wy do tego podchodzicie, jest waszą sprawą. Ale niesamowicie piękne jest to, jeżeli potrafimy odnaleźć tą większy cel, większą moc, większą świadomość, która łączy nas wszystkich. Jak to zostanie nazwane? Dla mnie nie ma różnicy. Natomiast uważam, że każdy powinien to indywidualnie w sobie ukryć, odkryć właśnie poprzez studiowanie siebie. Yamas i niamas Patanjalego, mistrza Patanjalego w krótkim przedstawieniu mojej osoby i w krótkim przedstawieniu tego, jak ja to widzę dla Portal Yogi i oczywiście dla was. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie śmiało w komentarzach, postaram się na wszystkie odpowiedzieć. No i oczywiście piszcie do mnie na nasze konto prywatne SMU Yoga lub Kacper SMU. Dziękuję pięknie, że mogłem z wami się podzielić tą rozmową i zapraszam do kolejnych praktyk razem ze mną na Portal Yogi. Hari Om. Namaste.